Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko, wydarzyło się raz coś, co widziałem na własne oczy w pewnym wielkim mieście. U mistrza Szymona Drawcy uczył się naprawiać buty mały szewc Kopytko. Taki śmieszny, że patrzeć nie było można na niego, żeby się nie śmiać. Ponieważ ciągle płatał figle, zamiast dobrze szyć buty, więc go majster Szymon Dratwa ciągnął za uszy, które w końcu stały się prawie tak wielkie, jak uszy słonia. Kopytko wszystko chował do ucha, a w lewym uchu miał scyzory, guziki, kasztany i szpulkę od nici, a prawym dratwę, trochę smoły, katapulty i 20 kamieni. Widać więc od razu, że to był niedobry chłopak, gdyż nikt inny nie strzela z katapulty. Raz nawet szewczyk Kopytko strzelił tak wysoko, że trafił kamieniem w twarz księżyca i wybił mu dwa przednie zęby. Innym razem zrobił tak buty, że tam, gdzie miały być nosy buta, tam przybił obcasy. Pan, który się zawsze śpieszył, nie mógł się tak ruszyć z miejsca dwa tygodnie. Co chciał zrobić krok naprzód, robił krok do tyłu. Co przyszedł, aby mu wzięto miarę na buciki, wsadził do kieszeni raka.